Aż na początek szkolenia wiec zespołu gości pan Ariel Jakubowski. Parę słów o meczu. No, na pewno wstępie tutaj wypada gratulować trenerowi wyrównania meczu. 2-0. Wydaje mi się, że mamy taki dobry mecz. Obie drużyny chciały tutaj dać było wygrać te 3 punkty. Udało się Pelikanowi. Tutaj z mojej strony gratulacje. Jeżeli chodzi o grę mojej drużyny, to jestem w miarę zadowolony, bo staraliśmy się narzucić na styl gry. Momentami się to udawało, momentami nie. Wiedzieliśmy, jakie są mocne strony Pelikana i niestety nie ruszyliśmy się przed stratą bramek, więc tak to wychodzi w piłce, że 3 punkty zostają w Łowiczu. Powodzenia życzę i też, żeby zdobywali dalej punkty. My dalej gramy tak samo w każdym meczu 3 punkty i mam nadzieję, że to drugie miejsce utrzymamy. Dziękuję bardzo. Teraz o komentarz poprosimy trenera gospodarzy, pan Bogdan Jóźwiak. Trudno nie być zadowolonym ze zwycięstwa z drużyną, która jest wiceliderem. W tamtym sezonie wygrała ligę. Trzon tego zespołu jest już od 2 lat, nawet większy, 75%, także to był dla nas bardzo ciężki mecz. Tak jak tutaj trener powiedział, też coś tam wiedzieliśmy, że Ursus jest solidnym zespołem, jak mniej więcej gra. I dzisiaj, pomimo tego, że dwa zespoły grały na pewno troszkę przestrzegione kontuzjami czy innymi sprawami, to mecz mógł się podobać, bo dwa zespoły próbowały grać w piłkę. Nieraz się nie wychodziło, ale to mówię, to jest poziom tylko trzeciej ligi, ale chociaż próbowały grać w piłkę, stwarzały jakieś sytuacje. Uważam, że mecz mógł się podobać. Gratuluję swojemu zespołowi zwycięstwa. I w środę gramy Puchar Polski chyba. Ursus też Puchar Polski, także spróbujemy w środę też zrobić wszystko, żeby u siebie awansować do finału Pucharu Polski. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja pozwolę sobie zadać pytanie panu Arielowi. Czy wpływ na porażkę Ursusa mógł mieć fakt, że piłkarze stracili już te matematyczne szanse na awans, na barażę? Nie, moim zdaniem nie, bo ta przewaga kształtowała się 12-15 punktów już od dłuższego czasu i to można powiedzieć, że to było wiadomo. Dopóki piłka wygrzała, to sportowemu graliśmy do końca, ale tu w żadnym wypadku nie zauważałem, żeby chłopaki jakąś motywację stracili. Mamy tam to wszystko objaśnione i omówione, gramy o swoją przyszłość w klubie, w piłce, więc tutaj na pewno ich nie odpuścił. Wyszliśmy maksymalnie skoncentrowani na ten mecz. Widzieliśmy, że mamy ciężkie zawody. Pelikan okazał się lepszy z tym względu, że lepiej wygląda na boisku, a nie żeby gdzieś tam ktoś w głowach źle o sobie pochodzić. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie do pana Bogdana, tylko o Maćka Pyrzyna się chciałem zapytać, bo on chyba wypadł tuż przed meczem, co tam się stało? Tak, no zlepy zdrowotne dzisiaj rano przed wojną, że się czuje. No, daliśmy mu odpocząć, no mówię, zawodnik jest 100% zdrowy, to nie przyda się drużynie. Także tak postanowiłem, dlatego dzisiaj wyszedł Tomek Dąbrowski na pierwszy raz na prawej obronie. I zagrał bardzo dobre zawody. Okej, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma, więc na tym zakończę. Dziękuję raz jeszcze.